SC4070 to monitory dla użytkowników, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą, mają odpowiednio przystosowane pomieszczenia odsłuchowe oraz wystarczające zasoby pieniężne na sfinansowanie ich zakupu. Za jeden monitor zapłacimy bowiem 10 790 zł, blisko 2000 zł więcej niż za zastępowany przez niego model SC407. Warto zaznaczyć, że firma If Audio za zestawy czterodrożne uznaje te monitory, które mają cztery przetworniki. Choć od strony elektronicznej zarówno SC407, jak i SC4070 są trzydrożne. W tym sensie, że sygnał szerokopasmowy jest dzielony na trzy zakresy. Tony niskie, środkowe i wysokie. Ten pierwszy, czyli basy do 280 Hz, są następnie kierowane na dwa wzmacniacze mocy, każdy pracujący ze swoim głośnikiem. Cóż takiego zmodernizowano w tej konstrukcji, aby ją wyżej wycenić i nadać jej inny symbol? Myślę, że za tym krokiem stały doświadczenia, jakie ekipa If Audio zebrała podczas tworzenia SC3070. Poza znanym już driverem AMT RS 3.1 W SC407 był to AMT-RS3. Zastosowano tam głośniki niskich i środkowych tonów z membraną usztywnianą za pomocą struktury w kształcie plastra miodu wykonanej z włókna węglowego. Ale to już było. Nowością natomiast jest wprowadzenie miedzianego zwoju otwartego w strukturze magnetycznej napędu głośników. Nie czas i miejsce na rozważanie na temat tego elementu, dość powiedzieć, że pozwala on zwiększyć efektywność, obniżyć zniekształcenia i uzyskać bardziej wyrównaną charakterystykę przetwarzania. W SC-4070 zdecydowano się pójść jeszcze dalej, znacząco zwiększoną moc wszystkich czterech wzmacniaczy cyfrowych w klasie D, aplikując do każdego z driverów 250 W mocy. W przypadku przetwornika AMT to pięciokrotnie więcej niż w SC 407. Wprawdzie nie wpłynęło to na sumaryczną efektywność pracy monitorów, która wciąż wynosi 126 dB SPL, ale pozwoliło uzyskać większy zapas dynamiki, bezcenny przy reprezentacji transientów. Drugim efektem tych działań jest poszerzenie pasma przenoszenia do 32 Hz w dół i do 25 kHz w górę. Częstotliwości podziału pozostały bez zmian: 280 Hz i 3 kHz. Tak jak we wszystkich monitorach i w audio, sygnał zamieniany jest na cyfrowy już na wejściu. Czego dokonuje się za pomocą 24-bitowego konwertera Burr-Brown pracującego z próbkowaniem 192 kHz. Od tego momentu wszystko już dzieje się w domenie cyfrowej. Ze sterowaniem za pomocą enkodera z funkcją przycisku oraz otaczających go diod LED. Co istotne, monitory mogą pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, po przekręceniu o 90 stopni zespołu zawierającego przetworniki częstotliwości środkowych i wysokich. To nie tylko kwestia wygody, ale też propagacji. Pozycja pozioma lepiej sprawdzi się, gdy zależy nam na szerokim, optymalnym odsłuchu, tzw. sweet spotie. A pionowa, gdy chcemy mieć precyzyjny dźwięk w poziomie, minimalizując odbicie od ścian bocznych. Bass Reflex, podobnie jak we wszystkich monitorach i w audio, znajduje się z tyłu, wzdłuż krótszych krawędzi obudowy. W tym przypadku są dwa tunele Bass Reflex, a ich zadaniem jest wsparcie efektywności przetwarzania ufera przy częstotliwości, dla której zaczyna on tracić swoją efektywność. Oba porty zostały dostrojone do częstotliwości 39 Hz, ze spadkiem 12 dB na oktawę w kierunku częstotliwości wyższych, kompensując spadek efektywności ufera w przedziale 40-50 Hz. Nachylenie w kierunku niższych tonów wynosi 36 dB na oktawę i jest już wymuszone filtracją górnoprzepustową. Bass Reflex ma dość wysoki poziom drugiej harmonicznej, wynikający z jego niewielkiego przekroju. Dzięki temu jednak udało się uzyskać bardzo dobre parametry czasowe, częstotliwościowe i fazowe, a druga harmoniczna jest maskowana materiałem użytecznym i ma wyrównany poziom w całym zakresie niskich tonów. Bass Reflex nie podbarwia więc dźwięku, a przy odsłuchu przestrajanym sinusem nie pojawiają się żadne anomalie. Czas jego wybrzmiewania do poziomu mniejszego o 30 dB to raptem 150 ms i to tylko dla 39 Hz. Zespół przetworników częstotliwości środkowych i wysokich ma gładką jak stół charakterystykę częstotliwościową z podziałem przy 2,6 kHz. Zwrotnica od strony MID Drivera tnie pasmo bardzo ostro. Ale jedynym efektem takiego dopasowania przetworników jest nieznaczne zwiększenie trzeciej harmonicznej. Driver AMT pracuje jak marzenie, bez trudu zachowując 60 dB odstępu od drugiej harmonicznej i 70 dB od trzeciej. Jego parametrów czasowych i fazowych też nie da się określić inaczej niż wybitne. Pokrycie dźwiękiem jest wyrównane przestrzennie, co daje nam dokładną informację, o lokalizacji źródeł dźwięku i głębokości sceny. Monitory potrafią zagrać naprawdę bardzo głośno. 126 dB SPL w szczycie to nie są przelewki, zatem zestawy mogą z powodzeniem pracować jako systemy główne we wnętrzach o kubaturze nawet do 250 m3. Wprawdzie nawet wtedy przetwarzanie basu jest bardzo dobre, ale już sama przestrzeń jest na tyle duża, że konieczne może okazać się dodanie przynajmniej jednego subwoofera, który pozwoli zaprezentować najniższą oktawę w pełnym blasku. Jednak to, co mnie w tych monitorach urzekło najbardziej, to zdolność do perfekcyjnej prezentacji transientów przy średnim poziomie ciśnienia dźwięku odpowiednio dużym by kontrolować energię utworu, ale nie na tyle wysokim, by nie można było się porozumieć. Ilość szczegółów oraz wzorcowa zrywność przy dynamicznych pasażach potrafi zrobić wrażenie nawet na tych, którzy już wszystko słyszeli. Nawet jeśli zrobimy nieco głośniej niż dość głośno, to dźwięk nie przytłacza i nie wywołuje uczucia dyskomfortu. Te dźwięki, które mają być blisko, są naprawdę blisko, niemal na wyciągnięcie ręki, a te, dla których zaaplikowano efekty przestrzenne, zachowują głębie, jednocześnie nie gubiąc precyzji. SC-4070 to monitory dla bardzo wymagających realizatorów, którzy cenią sobie neutralny brzmieniowo odsłuch o dużych możliwościach w zakresie dynamiki. Świetnie radzą sobie zarówno z materiałem surowym, bez kompresji, jak i silnie nasyconym z poziomem LU dochodzącym do 7. Tak jak jest to w przypadku wielu utworów na Spotify. To sprawia, że można z nich korzystać także w pracowniach masteringowych, nie wspominając już o studiach postprodukcyjnych i produkcyjnych. Prawdzie nie są tanie, ale w przypadku narzędzi dla profesjonalistów to rzecz Oczywista.